No cóż, zaczęło się od tego, że wymyślił tą sprawę, tak jak zresztą pływadła wymyślił Bronek Piruk. No i wpuścił nas w maliny właśnie to, że płynęliśmy z Raciborza do Turza i w Turzu komandor Paweł Macha udzielił nam błogosławieństwa, jak to pan to określił. Strasznie było gorąco, zresztą stan odry jest bardzo niski, więc trudne są warunki, żeby płynąć gdziekolwiek. No zresztą widzimy, dzisiaj też się spóźnili. 23. pływadło dopłynęło do mety w Kędzierzynie Koźlu. Było poważnie, bardzo trudno, bardzo płytko, szczególnie w Raciborzu, gdzie wody było po kostki. Był problem z mostem, który się zawalił w Ciechowicach-Grzegorzowicach. Tam myśmy kiedyś przechodzili normalnie, w tym roku nie dało rady na tym moście. Zawisały jednostki kolejne, trzeba było je wypychać, potem jest 3 metry głębokości. Trzeba było nurkować. Masę wielkich różnych przygód. Ciężka praca, parę wyrników poszło, ale myślę, że taka przygoda jak na tej Amazonce, naszej Odrze, to jest przygoda dla twardych mężczyzn. I zapraszamy nad Odrę za rok. Będziemy płynąć po raz 24, a to nie będą żarty. Wypłynęło 31 załóg pływadła i ponad 100 kajaków. Także była to duża ilość. Część jednak nie dopłynęła do końca, względu na te wszystkie płcizny i tak dalej, gdzie trzeba było się kilkaset metrów pchać, walczyć ze żwirem, z wodą, z jakimiś przeszkodami. No ale na tym to polega, to zawsze jest jakaś tam przygoda. W tamtym roku było dużo wody, w tym roku jest mało wody, a za rok może zrobimy Norwegian Walking po Odrze. Pływadła zostały pokonane w pław. Zasada, że morsy biorą udział i z Raciborza na szkwał do Kędzierzyna płyną 2 dni, została utrzymana. Woda masakrycznie niska. Poobijani jesteśmy tak jak po bitwie kibiców bejsbolami. Kolana spuchnięte. 15 raz płynę, ale tak niskiej wody jeszcze nie było. Niski stan Odry spowodował, że 2 godziny, wczoraj mieliśmy opóźnienie, 3 godziny, przepraszam, a dzisiaj opóźnienie godzinę. Czyli ta druga część dzisiejsza była łatwiejsza i szybciej się płynęło niż wczoraj. Wczoraj było bardzo, bardzo niski stan wody, najniższy od 23 lat. Trochę statystyki. Pływadeł było 31, ludzi na pływadłach 156, kajaków 23, 41 uczestników, morsy Dębowa i morsy kaloryfer Kraków. W sumie ich było 10 morsów, kajaki, które obsługiwały morsów 9, czyli razem w sumie morsów było 29. Jednostki zabezpieczające, 10 jednostek zabezpieczających, 20 ludzi, szczególnie to były WOP Kędzierzyn Koźle, WOP Racibórz, OSP ORW Kędzierzyn Koźle, 2 łodzie i OSP Racibórz. Tam były 3 łodzie OSP i jeszcze jedna łódź Wipowska. Pogoda była wspaniała. Wczoraj dopłynęły 31 wszystkie pływadła. Dzisiaj nie wypłynęły 2, czyli 21 dopłynęło do mety, do Kędzierzyna Koźla. Teraz nadszedł ten moment, aby odczytać werdykty i wręczyć wam nagrody. Dla mnie jesteście wszyscy tak samo zwariowani. Tak samo pełni pasji, zachwycający zarazem, że dla mnie macie pierwsze miejsce. Ale zobaczymy, jak zdecydowało jury. 3. wspólną nagrodę finansowaną przez prezydenta miasta Kędzierzyn-Koźle, Racibórz, starostę oraz marszałka województwa opolskiego w wysokości 2000 zł zdobyło pływadło, bo czytanie... Zaczyna się od bajek. No tak, słuchajcie, bo czytanie zaczyna się od bajek. Zapraszamy. Hasło bardzo uniwersalne, jakże prawdziwe. Zapraszamy ekipę, chodźcie. Proszę państwa, i proszę się tutaj nie sugerować wysokimi cenami paliwa, to chodzi tutaj o ekologię i odnawialne źródła energii. I taka jest przyszłość pływadeł. O, bateria nas naprawdę zachwyciła. Słuchajcie, od początku robili nam tutaj taki gorący doping. Flintstonowie, 2. miejsce, brawa dla was! Nagroda wysokości 3000 zł.
słuchajcie, wesoła, energetyczna ekipa Flintstonów z dzieciakami od razu. Brawa! Drugie miejsce pływadła 2022. Uwaga, uwaga, bo ogłosimy, kto zdobył pierwszą wspólną nagrodę w wysokości 4000 zł podczas tego rocznego, niezwykłego spływu. Zdobywcami tej nagrody jest Władca Pierścieni! Władca Pierścieni! Wielkie brawa, gratulacje dla niej! Słuchajcie, kto ma pierścień, ten ma władzę i dzisiaj oni rządzą na powiatowej przystani Szpał w Kędzierzynie-Koźlu. Gratulacje! Przenieśliście ją do Kędzierzyna-Koźla. Z wielką przyjemnością wam gratulujemy. Prezydent Raciborza, Dawid Wacławczyk, starosta Paweł Masełko w imieniu prezydenta miasta Kędzierzyna-Koźla, Ireneusz Wiśniewski w imieniu marszałka Andrzeja Buły. Mamy Frodo, który dzierży pierścień. Następnie mamy Gandalfa, który jest pomysłodawcą naszego pływadła. Mamy Smigola, który również pragnie zdobyć pierścień. Mamy dwie panie elfki. Mamy Legolasa z łukiem. Mamy Nazgula, jedyny zły charakter naszego pływadła. Płynął z nami jeszcze krasnolot, który niestety wczoraj musiał wrócić do Raciborza z Dziergowic. No i jestem ja, Aragorn. Ile czasu wam zajęło? Budowanie pływadła zajęło nam tak naprawdę od 2 tygodni stroiliśmy je i poprawialiśmy techniczne kwestie. Samą podstawę pływadła mamy od 3 lat zbudowaną, jest to nasz 3. spływ. Także podstawa była już zbudowana, jedynie wszystkie podokręcenia, elementy zdobiące, no i aranżacja pływadła. Zamiar macie wykorzystać go gdzieś indziej, teraz na powrót? Na kolejnym pływadle. A nie obawiacie się, że wtedy przegracie? Będziemy mieli nowy pomysł, jeszcze lepszy. To do zobaczenia na nowym pływadle. Do zobaczenia, dziękuję bardzo.